Jest czwartek, 22 dzień listopada. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. 18 milionów złotych pochłonie budowa tunelu pod Stokiem Kolorowa w Karpaczu. Pojedziemy nim jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji ulica Konstytucji 3 Maja zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Od stycznia Jeleniogórzan czeka podwyżka cen biletów MZK. O jej ostatecznej wielkości zdecydują miejscy radni. Konsultowane jest, czy obejmie wszystkie proponowane przez przewoźnika rodzaje biletów. To najdroższe i jedno z najistotniejszych przedsięwzięć, jakie realizowano w Karpaczu. Tak o przebudowie ulicy Parkowej mówił na wczorajszej konferencji prasowej Bogdan Malinowski, burmistrz miasta pod Śnieżką. Budowę tunelu, który pozwoli na poprowadzenie ruchu samochodowego poza głównym deptakiem Karpacza, rozpoczęto wiosną tego roku. Prace przebiegały w szybkim tempie i w ciągu tygodnia mają zostać zakończone. Gdyby nie determinacja dwóch wicemarszałków, Jerzego Łużniaka i Jerzego Tutaja, to byłby to poważny problem z realizacją tego zadania. Jeszcze nie tak dawno nerwowość burmistrza była prawie stuprocentowa w tej sprawie, kiedy spadł z listy podstawowej na rezerwową. Ale to tylko techniczna rzecz była, gdzie głowę dawali obaj marszałkowie, że ta sprawa będzie załatwiona. Ja się cieszę niezmiernie, bo to rozwiązuje wiele problemów, ale przede wszystkim to pokazuje, że korzystanie z tych środków, które stworzyło nam wejście do Unii Europejskiej, daje tak wielkie efekty. Jerzy Pokój uważa budowę tunelu za największą inwestycję samorządową w tej części Polski. Biorąc pod uwagę wielkość Karpacza, przedsięwzięcie było trudne finansowo, ponieważ na jego realizację miasto musiało przeznaczyć znaczną część budżetu i dodatkowo wziąć kredyt. To ryzyko, które zostało podjęte przez gminę Karpacz, że wyłożą najpierw swoje własne pieniądze, ufając nam, że te pieniądze z Unii Europejskiej później tutaj trafią, i chciałbym tu podziękować za to zaufanie, bo tak jak obiecaliśmy, te pieniądze, które były po liście na listę rezerwową, trafiły tutaj akurat na ten projekt. I tak jak to obydwa już panowie powiedzieli, jest to historyczna chwila dla Karpacza, ale tak samo historyczna chwila dla Dolnego Śląska, bo oprócz mostów, które budujemy na Odrze, to jest chyba pierwszy tunel, który budujemy na Dolnym Śląsku ze środków Unii Europejskiej. I to jest ważne, że budujemy właśnie tu w Karpaczu. Rzadko się zdarza, żeby było tyle determinacji, ale przede wszystkim tyle odwagi, żeby nie zbankrutować, a wszystko zrobić. Pełne słowa uznania. Obecnie trwają ostatnie prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym tunelu. Inwestycja pochłonęła 18 milionów złotych. Tunel został wykonany ze stalowych elementów i jest tańszy niż w przypadku podobnych żelbetonowych. Zazwyczaj robi się tunele albo metodą drążoną, albo po prostu otwartą, ale wylewa się żelbetowe konstrukcje monolityczne albo prefabrykowane. Tu jest po prostu stalowa konstrukcja, która działa na zasadzie rozporu, czyli zasypuje się to ziemią, odpowiednie siły to ściskają, a potem jak jest naziom na górze, to po prostu rozprężają to. I na zasadzie właśnie tych dwóch sił, czyli tego elementu stalowego i tego gruntu, ta cała konstrukcja stoi. My żeśmy zastosowali system sprawdzający cały czas pracę tej konstrukcji. Będzie to można też zrobić po oddaniu wszystkiego do ruchu, uruchomieniu, także zamawiający będzie w każdej chwili mógł sobie sprawdzić, jak w ogóle tunel się zachowuje. To też jest jakby na przyszłość dla tych, którzy po prostu jakby to rozwiązanie zaproponowali, żeby mogli stwierdzić, czy jakiekolwiek przemieszczenia są, jeżeli są, to jakie i czy takie rozwiązania na przyszłość będą zdawały egzamin. Tunel nie jest konstrukcją typową, dlatego wykonawca musiał zwracać szczególną uwagę na zachowanie wszystkich parametrów. Zazwyczaj takie konstrukcje robi się, kiedy po jednej i po drugiej stronie mniej więcej jest taka sama ilość ziemi. Natomiast tutaj ze względu na to, że to było na stoku, więc z jednej strony było bardzo mało ziemi, a z drugiej o wiele więcej. Z jednej strony musieliśmy stok zabezpieczyć, żeby nam się nie zsunął gwoździami, torkretem i takimi specjalnymi zabezpieczeniami, a z drugiej strony, żeby ta woda, która ewentualnie na stoku Kolorowa po zimie będzie,
żeby po prostu przesączyła się w drugą stronę i nie zatrzymywała się właśnie na tym torkrecie. Jak zapowiada Bogdan Malinowski, tunel dla ruchu samochodowego ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku. Również na ten rok planowane jest częściowe zamknięcie ulicy Konstytucji 3 Maja i przeznaczenie jej wyłącznie dla pieszych. Po korekcie rozkładu jazdy pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego czekają również zmiany w cenach biletów. Podwyżki są już konsultowane. Od stycznia czekają nas podwyżki cen biletów MZK, spowodowane, jak mówi prezydent Zawiła, głównie wzrostem cen paliwa. Kwestia, czy i w jakim zakresie podwyżka dotknie proponowane przez miejskiego przewoźnika rodzaje biletów, jest jeszcze na etapie konsultacji. Niewiadomą jest także, czy droższe będą bilety kupowane bezpośrednio u kierowcy. Korektę o jakieś 20-30 groszy będziemy musieli zaproponować, z tym, że to ona będzie, chcemy zaproponować zróżnicowaną, między przejazdami jednorazowymi i miesięcznymi. Obserwujemy w całej sprzedaży biletów dość słabe zainteresowanie miesięcznymi biletami. No i chcemy stworzyć taki system, żeby się bardziej opłacało kupować te bilety wielokrotne, już miesięczne mówię w umownie, bo tam one będą zróżnicowane. Jak mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, wzrost cen paliwa to jedno. Przewoźnik ma w planach także modernizację taboru oraz zakup nowych autobusów. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku. W tym roku kupimy 4 autobusy, jeszcze w grudniu. One właśnie zarzutują na tych kosztach przyszłorocznych w skali całego roku. A w przyszłym roku będziemy kupować również minimum 4 autobusy i one też oraz pozostałe inne środki trwałe, które są niezbędne do prowadzenia tej działalności, spowodują wzrost tych kosztów amortyzacji. Z planowaną podwyżką nie zgadzają się lokalni działacze ruchu Palikota, którzy przedstawiają swój pomysł na to, aby nie sięgać głębiej do kieszeni pasażera. Chcielibyśmy wyjść ze swoją propozycją, żeby rekompensata tych dochodów MZK polegała nie na obciążaniu mieszkańców cenami biletów, ale na wprowadzeniu dodatkowych reklam na biletach, które by przyniosły odpowiednie zyski i dochody do budżetu MZK. Przedstawiliśmy ten pomysł prezesowi Woźniakowi. My swego czasu też mieliśmy reklamę na odwrocie biletów. Aktualnie po prostu na dzień dzisiejszy nie mamy chętnych na to. W związku z czym dzisiaj tam tej reklamy nie ma, tam jest dzisiaj umieszczona informacja dla pasażera od nas jako przewoźnika. Niemniej jak tylko by jakikolwiek chętny się pojawił, z wielką przyjemnością tą reklamę tam umieścimy. O wysokości i zakresie podwyżek zadecydują podczas sesji jeleniogórscy radni. W środę podczas konferencji w jeleniogórskim ratuszu wicemarszałek Jerzy Łużniak przedstawił zmiany w transporcie kolejowym. Ma być szybciej i wygodniej. Już kilkukrotnie informowaliśmy Państwa na naszej antenie, że pociągi na trasie Jelenia Góra-Wrocław znacznie przyspieszą. W przyszłym roku czas podróży skróci się z obecnych niemal 3 godzin do 2 godzin i 15 minut. Kolej staje się więc konkurencyjna dla transportu kołowego. Tak długo kolej nie funkcjonowała w świadomości ludzkiej jako środek komunikacji, że musimy się uzbroić w cierpliwość i mamy nadzieję, że te informacje o tym przyspieszeniu możliwym dojazdu do Wrocławia i z powrotem za pośrednictwem waszym też dojdą do ludzi i ludzie zaczną po prostu podejmować pierwsze próby. To nie koniec dobrych informacji dla pasażerów. W nowym rozkładzie jazdy pojawią się pociągi łączące stolicę Karkonoszy z Białymstokiem czy Warszawą. Do samego Wrocławia wyjedzie z naszego miasta 9 składów. Dla wygody pasażerów wprowadzone zostaną także alternatywne możliwości zakupu biletów. Dzisiaj na przykład w kolejach dolnośląskich jest problem sprzedaży w samych pociągach. Rozmawiamy o tym, żeby tam zostały zamontowane biletomaty, żeby była inna możliwość sprzedaży za pomocą na przykład kart płatniczych bezpośrednio, telefonu komórkowego, tego typu rozwiązania, bo tak naprawdę konduktor powinien być przede wszystkim od sprawdzania biletów, a nie od sprzedaży. Ponadto obok czasu podróży zmieni się także jej jakość. Zakupione zostaną nowoczesne składy, a po dolnośląskich torach już jeżdżą pociągi, które mogą rozwinąć prędkość do 140 km na godzinę, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcę, żeby one się pojawiły w Jeleniej Górze.
ale też jednocześnie w przyszłym roku rozmawiamy o tym, żeby w czasie nowego rozkładu jazdy pojawił się taki pociąg, który będzie jeździł, właśnie ten nowy pociąg, w ramach weekendowego wyjazdu, żeby przyjeżdżał bezpośrednio z Wrocławia do Jeleniej Góry, do Szklarskiej Poręby Górnej i wiózł narciarzy. Tam przesiadaliby się narciarzy z Wrocławia, tam przesiadaliby się na szynobusy, no ze względu na to, że do samych Jakuszyc nie mamy linii elektrycznej. Wicemarszałek Łużniak zapowiada także podjęcie radykalnych działań za niejednokrotnie kilkugodzinne opóźnienia pociągów. Jako pierwsze województwo w Polsce wprowadziliśmy kary za pociągi spóźniające się. Do tej pory, do momentu, kiedy powiedzmy nie podjęliśmy takich działań, to były tylko kary za pociągi niepodstawione. Dzisiaj od roku czasu obowiązuje umowa, gdzie jest też kara za pociąg, który się spóźnił. I to są kary dosyć dotkliwe, rzędu kilkuset tysięcy dla przewozów regionalnych. Zmiany zapowiadają się więc rewolucyjnie. Być może pociągną za sobą także rewolucję w ilości korzystających z kolei podróżnych. JGJ Festival, w ramach którego odbywają się koncerty znanych jazzmenów, to gratka dla melomanów i nie tylko. Z obecności gwiazd korzystają również uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, dla których zorganizowano warsztaty. W ramach doskonalenia zawodowego do Jeleniogórskiej Szkoły Muzycznej zapraszanych jest wielu znakomitych muzyków. Są to przeważnie profesorowie akademicy, ale też muzycy światowej sławy jak Maciej Obara. Wizyta Macieja Obary związana była głównie z festiwalem Jeleniogórskie Gwiazdy Jazzu, który zorganizowała agencja koncertowa Solo. Temat tych warsztatów to jest muzyka, kariera muzyka oraz zagrożenia wynikające z tego całego procesu. Zapraszamy tutaj do Szkoły Muzycznej artystów, którzy wywodzą się z Jeleniej Góry. Odbyły się już warsztaty Artura Lesickiego, dzisiaj jest Maciek Obara, który opowiadał nie tylko o technikach gry, ale też o tym, jak wygląda kariera człowieka, który wyjeżdża z niedużego miasta i zaczyna koncertować na całym świecie i jakie to pociąga za sobą konsekwencje. Czy wśród młodych ludzi zainteresowanie jazzem jest duże? Bardzo różne. Zależy od miejsca, środowiska. To wszystko się robi na bieżąco. Jeżeli są jakieś działania w danym miejscu, to na pewno zainteresowanie siłą rzeczy się poszerzy, wzrośnie, więc to jest jakiś element kultury, który się wywodzi z danego regionu bądź z danego kraju i w każdym kraju jest inaczej. I powiem szczerze, że na przestrzeni jakichś moich podróży, które miałem okazję odnieść w tym roku w związku z koncertami na Take 5 Europe, gdzie grałem w sumie w większości krajów w Europie, to Polska naprawdę nie wypada jeszcze najgorzej, a nawet często lepiej. Gram na klarnecie, byłem wczoraj na koncercie pana Obary, no i bardzo mi się spodobało zresztą, gdyż jazz jest bardzo ciekawą formą muzyki. Jest dosyć specyficzny, nie opiera się na konkretnych wartościach rytmicznych, no i bardzo się różni od klasyki, którą na przykład gramy w szkole muzycznej. Maciej Obara w szkole imienia Stanisława Moniuszki warsztaty jazzowe prowadzi już po raz drugi, a dyrektorka szkoły ma nadzieję, że staną się one tradycją. W tej chwili nasza szkoła również bardzo jest zainteresowana muzyką jazzową, muzyką rozrywkową i obok pana Maćka Obary, który dzisiaj poprowadzi warsztaty, również planujemy w przyszłym roku warsztaty tego rodzaju pod batutą pana Stanisława Fijałkowskiego, który już tutaj był u nas w szkole i prowadzi Big Band Filharmonii Dolnośląskiej. Oprócz Macieja Obary, warsztaty w Szkole Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki prowadził kilka dni temu również Artur Lesicki, znany gitarzysta i kompozytor. Każda mała dziewczynka marzy o tym, żeby zostać księżniczką. Historię takiej, która pomimo diademu na głowie za wszelką cenę chciała pozostać dzieckiem, obejrzały wczoraj przedszkolaki z Okrąglaczka w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Od kilku lat Jeleniogórskie Centrum Kultury wraz ze swoim partnerem, socjokulturalnym Centrum Steinhaus Bautzen, realizuje program Od Fundamentów po Szczyty. W jego ramach w środę przyjechała do nas Valeria Pierstorf, aktorka i reżyserka spektaklu dla dzieci
o królewnach. Jeździ faktycznie po wszystkich landach w Niemczech i gra te spektakle. One cieszą się sporym zainteresowaniem i to jakby jest kolejny aspekt tego, który wskazuje na to, że w takich państwach jak Czechy, Niemcy, ta dziedzina teatru lalkowego jest dosyć mocno też rozwinięta. Robi się spektakle dla dzieci, robi się spektakle dla dorosłych. Bajkę obejrzały dzieci z Jeleniogórskiego Przedszkola Okrąglaczek. Aktorka w bardzo plastyczny i angażujący w całą akcję dzieci sposób opowiedziała historię o królewnie, która nie lubi siedzieć na tronie. Chciała po prostu być dzieckiem, co udało jej się z pomocą przyjaciela. Jest to historia małej księżniczki, która nie chce być tylko księżniczką i czekać na to, aż będzie dorosła i zostanie ewentualnie królową. Ta mała księżniczka wędruje na strych, gdzie znajduje 3 buteleczki z różnymi czarodziejskimi płynami i będzie się powiększała, pomniejszała, ale więcej nie chce zdradzić. To, że bajka nie była po polsku, nie stanowiło żadnej przeszkody w odbiorze, ponieważ na scenie obecny był polski tłumacz. Ale teatr lalek ma też tą zaletę, że największy przekaz płynie z obrazu, który jest rozumiany bez względu na język, w którym się mówi. To nie są tylko przedstawienia, ale to są również całe lekcje z zakresu teatru lalkowego, które oni przedstawiają. Ja z czymś takim spotkałem się wcześniej właśnie w Czechach, gdzie sam miałem okazję jeździć z grupą teatralną i przypatrywać się, jak te lekcje są prowadzone, jak to wygląda. Myślę, że również od strony takiej organizacyjnej moglibyśmy się wielu rzeczy nauczyć jeszcze od naszych partnerów, zarówno tych południowych, jak i tych zachodnich, aby tego rodzaju działania dla najmłodszych realizować. Realizacja projektu Od Fundamentów po Szczyty kończy się z grudniem bieżącego roku. To ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzienniku, po którym zapraszamy na kolejny odcinek premierowy Gotowania na ekranie. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na piątek w regionie synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Z rana zachmurzenie małe, słonecznie. Temperatura od 4 do 6 stopni. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr słaby z południa. Po południu wciąż pogodnie. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Temperatura 8 stopni. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na Ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota.